Jesteśmy we wnętrzach Pałacu Czeczów, Gaba Kina, autorka wystawy Moja Lizbona. Zdjęcia robiłam na wyjeździe, kiedy to byłam na Sylwestra z rodziną. Jak zwykle miałam ze sobą aparat, więc który jest tak naprawdę nieodzownym elementem każdej mojej wycieczki. Robiłam zdjęcia, jak to zwykle bywa. Natomiast materiał ten przeleżał w komputerze przez prawie rok czasu. Każda praca jest inna, każda jakby ma swój klimat i jest kilka takich, które lubię bardziej niż inne. Każde zdjęcie składa się z minimum dwóch, czasem trzech, a nawet czterech zdjęć, w zależności od tego, dopóki nie byłam zadowolona z efektu końcowego, to dalej tam mieszałam coś w tym zdjęciu i rzeczywiście postacie się powtarzają, pewnie dlatego, że było kilka osób, które spotykałam, może to dziwne, ale bo Lizbona przecież duże miasto, ale jednak spotykałam te osoby kilkakrotnie w ciągu tych czterech dni, więc postanowiłam, żeby było ich więcej jednak w tych zdjęciach, ale taka była moja wizja. Mnie najbardziej ujęły właśnie murale na ścianach i mnóstwo graffiti, które przechodziły, były różne historie na tych ścianach. I jakby to mnie ujęło najbardziej w Lizbonie i to też chciałam właśnie pokazać. Jako pierwsza wystawa była pokazana w kawiarni Spirala Cafe w Bielsku Białej. I w zasadzie dopóki nie zgubiłam, że ta wystawa tam będzie wisiała, ta wystawa nie do końca była gotowa. Tak jakby zrobiłam tą wystawę dla tej kawiarni. Ona tam bardzo pasowała, dlatego że tam jest bardzo kolorowo i tam też świetnie się wkomponowała. Ale jak już zapisła tam i rzeczywiście zaczęła cieszyć się powodzeniem, ludzie przychodzili i bardzo mi się podobało, stwierdziłam, że może jeszcze gdzieś indziej zawita. I tak między innymi się stało, zawitała właśnie w Pałacu Czeczów w Kozach. A moim marzeniem jest, żeby zawisła w Lizbonie, żeby Lizbończycy mogli zobaczyć ich własne miasto moimi oczami.